właśnie zaczynamy projekt wyciszania Mercedesa GLS. Tak wyglądają już rozebrane nadkola w tym aucie. Od nich też zaczynamy. Dodatkowo będziemy robić też drzwi, podłogę, bagażnik oraz dach w tym aucie. A jak widać, wyciszenia seryjnego brak, nawet na trysku nie mamy. Kolejny etap prac nad Mercedesem GLS. Mamy już praktycznie całe auto wyciszone. Pozostaje je poskładać i wykleić jeszcze tutaj podłoga bagażnika. Zwróćcie uwagę na montaż wzmacniaczy. Całe auto jest ogólnie wyciszone takim Dynamatem Extreme. Jest to najwyższej klasy amerykański materiał wyciszający. Do tego idzie druga warstwa Dynalinera o różnych grubościach. Oczywiście wszędzie, gdzie się dało, dajemy najgrubszy materiał, żeby jak najlepiej izolował. A na to w miejscach, gdzie jest dostęp i możemy to zrobić, dokładamy jeszcze materiał DynaCore. Tak jak możecie to zobaczyć tutaj, na przykład we wnęce, w której mamy wzmacniacz. Mamy Dynamaty, Dynalinery i tu jeszcze ostatnia warstwa materiału DynaCore, czyli takiej specjalnej włókniny. Podobnie jest z drugiej strony. Możecie to zobaczyć na tym ujęciu. Tutaj mamy drzwi, również Dynamat Extreme i Dynaliner. Na boczkach tych drzwi będzie również Dynamat Extreme i DynaCore. Cała podłoga dokładnie jest wyklejona. Zwróćcie uwagę również na to, że wszystkie te zakamarki, jak tutaj w miejscu montażu fabrycznego radia oraz wokół akumulatora i pod nim, wszędzie mamy dokładnie wyklejone właśnie matami Dynamat Extreme oraz Dynaliner. Także wszystkie zakamarki zostały wyciszone najlepiej jak się da. Tutaj widzimy już 20-centymetrowy głośnik Helixa z serii i7. Jeden z dwóch subwooferów zamontowany przez nasze specjalne adaptery. Po drugiej stronie mamy drugi. Wszystko już sprawdziliśmy. Pozostaje to złożyć, zestroić i oddać zadowolonemu klientowi. Tak się właśnie prezentuje Mercedes GLS. Wyciszenie i poprawa audio. Dzięki. Do zobaczenia przy następnym filmie. Podsumowanie i zakończenie projektu wyciszenia i poprawy nagłośnienia w tym oto pięknym Mercedesie GLS. W samochodzie tym kompleksowo wyciszyliśmy cały pojazd przy użyciu najwyższej klasy materiałów amerykańskiej firmy Dynamat. Pokazywałem Wam już na wcześniejszym filmie dokładnie, jakich materiałów użyliśmy w jakich miejscach. W aucie zamontowaliśmy również wzmacniacz Helixa z najwyższej serii
P6, 6-kanałowy wzmacniacz z 12-kanałowym procesorem DSP, który aktywnie zasila trójdrożny zestaw głośników Helixa z serii Compose i7, czyli najwyższa seria głośników Helixa, aktywnie zasilona w części przedniej pojazdu, natomiast w części tylnej pojazdu, tutaj w przedziale pasażerskim, w drugim rzędzie foteli oraz w trzecim rzędzie foteli, mamy również spójne brzmieniowo zamontowane głośniki również Helixa, z tym, że serii Compose i3, czyli nieco niższej serii, gdyż aż tak nie zależało nam na najwyższej jakości dźwięku w tylnej części pojazdu. I tak to auto wyjechało od nas za pierwszym razem, jednak jak można było się tego spodziewać, brakowało wciąż najniższych tonów w reprezentacji dźwięku tego pojazdu, także zamontowaliśmy tutaj również trzeci wzmacniacz, a mianowicie wzmacniacz monoblok firmy U-Dimension 1200 W RMS-u, który zasila te oto dwa gigantyczne subwoofery szwedzkiej firmy DLS, dwie dwunastki, 2x600 W, dwucewkowe, dwuemowe głośniki w zamkniętej skrzyni, które grają świetnie. To wszystko oczywiście zostało zabudowane pod podłogą bagażnika w taki sposób, że nie zabieramy w ogóle w najmniejszym stopniu przestrzeni ładunkowej w tym pojeździe. Tak jak mówiłem, pierwszy wzmacniacz, ten główny, to Helix P6, 6-kanałowy wzmacniacz z 12-kanałowym procesorem DSP. Tych pozostałych 6 kanałów procesora DSP wykorzystujemy po to, żeby zasilać za pomocą wzmacniacza DLS tylną sekcję pojazdu. Jest tutaj 4-kanałowy wzmacniacz DLS-a oraz, tak jak mówiłem, trzeci wzmacniacz, czyli U-Dimension Monoblock, do zasilenia tej oto ogromnej skrzyni z 2 30-centymetrowymi głośnikami DLS-a. Są to właśnie te subwoofery w wersji Slim. Wszystkie trzy wzmacniacze zabudowane są w tej części pojazdu pod podłogą. Także z perspektywy użytkownika nie tracimy w ogóle przestrzeni pasażerskiej i całej tej zabudowy w ogóle nie widać. Tutaj materiały, których użyliśmy teraz w końcowej fazie, także opakowanie od monobloka, od konduktora, którym możemy zmieniać charakterystykę dźwięku oraz niezależnie sterować subwooferem, opakowania od głośników, od subwooferów DLS-a 12-calowych oraz dołożyliśmy jeszcze do wzmacniacza Helixa kartę Bluetooth, aby móc również bezstratnie z pominięciem multimediów samochodowych streamować dźwięk bezpośrednio do wzmacniacza, aby jeszcze polepszyć jakość dźwięku, jaką udało nam się uzyskać w tym pojeździe. A uwierzcie mi, jest naprawdę świetnie. Wreszcie ten bas, poza tym, że jest słyszalny, jest również wyczuwalny. Wspaniale masuje nam plecy. Auto gra fenomenalnie. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Trzeba tego naprawdę posłuchać, żeby na własne uszy się przekonać. Dzięki, Top Auto, zapraszamy.